3, 2, 1, start! Ja się mam strony Conrad, a to kolejny odcinek na moim kanale. Witam serdecznie. Czy kochani? Zapraszam na kolejny film. Witam serdecznie. Jak zawsze z DSJ-ta. I cóż, i mam nadzieję, że będziemy się tu fajnie bawili. Mam taką mam nadzieję. I mam nadzieję, że będą chyba. Przecież jacyś ludzie. Żeby to ktoś w ogóle był. Pił, popisał coś. I mam taką nadzieję, ale... O, czekajcie, to coś zobaczę. Aha, to... Już manko! Bo Olix coś wrzucił. Już. Wracam na live'a, już nie robię tutaj przerw. Chodźcie, wczorajszy Lechamer był super. Chyba, że nie wygraliśmy, ale no dobrze. Skaczemy. Skaczemy. No i wygląda to tak. Moi drodzy. Kilka. Teraz było Lillehammer. No to mniej coraz bardziej. Już kilka konkursów nam zostało. Więc już prawdę mi szans. Teraz będzie duży obiekt. Większy ten. To 30. To 38. I rozpoczął Klem. Leć Klemensiku, leć. Spóźnione wybicie, słabo. Klemens nie ma formy, czy sobie go zresetuję. Zresetuję sobie puchar. Znaczy zrobię takiego. I pierwszy z naszych, Telba. No, trzymam kciuki za Telbę. Czy Telba przebrnie kwalifikacje, zdobędzie punkty? Nie, no nie. Jeszcze raz źle. Masakra. Po raz trzeci. No i nie ma ludzi w ogóle. I teraz Telba spoczyna. To chyba zrobi tylko kup z Lechauer, naprawdę. No i słabo będzie. Telba słabo rozpoczął. No i wtedy Telba skacze tak nie do końca. Sobie tego zabierze, ale mój nowym wygrywa. Klemens. Burańk. Słaby sezon letni. Ale to jest sezon letni, to naprawdę ważny. Ważniejsze są skoki zimowe. Ostatnio przyszedł z muminkiem. Zabierzane. Bella. Zapraszam. Bella. Czy srebrny kwalifikacja? Teraz drobny ten próg na ile. No bardzo słabo znowu. Znowu słaby skok. W sumie te siłowce słabe skoków chyba. Pojawi to. Trudno mi ten próg wyczuć na tym obiekcie. No, teraz. Dopiero. No i najdalszy skok, jaki daleki. A inaczej ta skocznia znacznie wygląda zimy. Maciek Kot, on ma więcej procent skoczy z normalnej kamery. On ma dużo pecha. I ten pech teraz niestety mu też potowarzyszył w tym skoku. Niestety. Polikson też ma jakiegoś pecha, więc mu potowarzyszy. Nie będę dawał. Dam normalną kamerę, no i teraz będzie daleko, jest super, jest bardzo dobrze, może nawet będzie awansował. Olix, też nim skoczę normalnej, bo to mój nic, a tym bardziej sobie nie za dobrze radzi. Olix potrzebuje albo jakichś treningów, no albo, nie wiem, albo w ogóle musi jakiś trening, albo kurczę, musi chyba, ciekawe czy trener go weźmie w ogóle do ranki. To jest pytanie. Trener wyda konferencję sobie prasową, ale to jeszcze za długo. Jeszcze będzie w ogóle w lecie. Jeden raz. Słabo. No coś nasi słabo skaczą. Pandix. Będzie konferencja. No i pan Doleżan nasz powie.
Kto się dostanie, a kto się nie dostanie, kogo bierze, kogo nie. O, Pandi! Upadek. No i cię nie stało na szczęście. Tomaszek. Tomaszek. Spóźnił wybicie. O, matko boska, ależ problemy Tomaszka. Dobrze, że się nie stało. I Kamil Stoch. Oby tak dobrze w konkursie Kamil leciał. Pięknie tylko Kamila Socha. No, gratulacje. A to jest pani Halinka. Ojej, spóźniła wybicie pani Halinka. No, za chyba punktkę, ale oby się dostała. Boro. Będzie. No też słabo. Boro też jest słabo. Dawid. Leć, Dawidzie, leć. Teraz słabsza forma, słaby ten sezon letni Dawida Kubackiego. Teraz niezły skok, ale upadek Dawida Kubackiego. No na szczęście się nic nie stało. I X Aleksandra. Piękny skok. Ej, robię film. I Smelix. Oj, oby Smelixowi się udało. Smelix, o Boże, Boże! Łomatko, bos! Ojej, problemy i ja. I ja lecisz w powietrzu. No i piękny skok. Smelix miał problemy. Piotrek. Zdawało się, że bądź to tak. Piotr żyła. No Piotrek skacze teraz słabo w tym sezonie. Nie będzie awansu. Konrad. Już teraz on mało. A jak to będzie z Konradem? Konrad. Konrad. Z gwarantacja. Ajajaj. Na pewno będzie awans. No, taki specjalny Konrad. Jankowski oczywiście, bo nie kto inny. Bardzo spóźnił wybicie. Ciągnie, ale słabo. Taki w ogóle ma żółty kombinezon strasznie. Cały żółciuteńki. Nikodemik. Na początku w 20 on wtedy był najlepszy w naszej klasyfikacji generalnej. O, spadł. Nikodemik, ma się układnie. Kuba, ostatni z naszych. No, słabo skoczył już Kuba. Kompletnie osłaby. Teraz, tym bardziej, że na polegnie 30. No i teraz chyba jakby takie przełamanie Kuby Wolnego. Tak można popatrzeć. A jeszcze tylko Joba przecież, bo on go przedził chyba. To jest ostatni z naszych. Też spóźnił niestety, no i niestety nie będzie konkurs. Chyba nie będzie kwalifikacji tutaj. Niestety 41 miejsce. No i dostało się, no mało Polaków. No mało Polaków, niestety. Cała ekipa prawie że odpadła, niestety. Nie kilku naszych się dostało. Tylko dostało się 1, 2, 3, 4 i 5. Tylko naszych 5 się dostało. I Vito, pierwszy z naszych. Chociaż żeby ta piątka dobrze się spisała w tych zawodach i znał, że na podium było albo nawet zwycięstwo. No Vito by chciał punkty. No ale teraz słabo, ale dalej niż kwalifikacja w trzecie. Tylko przeciw zawodników z upadkiem i Kamil Stoch. Leć Kamilku. No tutaj. Ostatnio. Trochę osłab Kamil, no i niestety. Kamil chyba już przestał. Kamil przestał. Kamil powiedział dość. Może ja.
doświadczony po swoim. I tam też wygrywałem nawet zawody turnieju czterech skoczni, no teraz tutaj nieźle. To ostatni nasz układ kwalifikator, ale było tak daleko. I Konrad. Czy się powtórzy skok z kwalifikacji? Oj, chyba tak, będzie daleko też. Też bardzo dobry skok, Konrad dobrze się chyba czuje na tym obiekcie. Podaż nie jest to skok. I ostatni z naszych. Jakub. Albo jeszcze będzie Piotr Żyła, nie wiem. Ale leć, Kubusiu. Oj, za szybko oba się wybił, ale... I tak dobry lot Kuby. I tak Kuba oddał dobry skok. 17 miejsce. No i Konrad niestety. Ojej, Konrad się tylko dostał. O nie. No to źle. No to jedyny z naszych, Konrad. Gdy nie on umie podtrzymać formę. No i trzeci skok. I tak bardzo dobry skok to był, brawo. No i 27 miejsce, 4 punkciki. Ale z nami wygląda to źle. Konrad ma już raz na 34 punkty. No i będzie słaby dla tej Grand Prix. No, ale... A teraz mamy Okurayamę. Czyli będziemy skakali w Japonię, spójrz na Telba. Mam nadzieję, że na igiecie w Japonii nasi by mieli dobre skoki. Ja w sumie troszkę chyba lubię Sapporo. Wow, nie, mogę na dwie. Dobra, trudno. Może chyba i tak będzie miał automatyczny. Chyba tak. P i gwiazdkę. I to. No, też będzie wspaniały chyba skok. Ładny. Ładny, daleki, ale klucz od Telby. Sergiej Tkaczenko, belela. Tylko jeden niestety, że chyba tej naszej piątki w Lillehammer się dostał tylko Konrad, który zajął 27 miejsce, a tu mam nadzieję, że będzie więcej Polaków w ogóle w konkursie, jak i w serii finałowej Bella niebezpieczny upadek. No. No nic się nie stało, na szczęście teraz już wstaje. Klimek Murańka. Leć Klemens, leć. Też daleko, mamy kolejny upadek, no co jest z Polakami? Nic się nie stało na szczęście. Maciek. Słabo skacze Maciek tym letnim Grand Prix, ale może szukuję formę na sezon zimowy, żeby były te lepsze skoki. No i teraz w końcu jakiś dobry skok. Polikson. Berka jest w ogóle 11. I Polikson. Oj, będzie słabo Polikson, ledwo punktka, najgorszy skok Polaka. Ja będzie raczej 9. I Oli, ski jumping. Fatalna forma, no, trener go raczej, czy można na Puchar Świata nie wziąć. No i co może Oliksa dotknąć? Oli skacze fatalnie. Coś nie umiem skakać znów, nie wiem. Ola, chyba będę od razu myślał jakiś letni Puchar Widzów albo zimowy. Musimy letni zrobić, bo letniego nie zrobiliśmy. No nie, no pandemia, jakieś upadku mają Polacy. Czy co, już chyba czwarty upadek. Pandix. W Japonii. Zobaczmy, no nieźle. Jeśli teraz jakiś Polak nie upadnie, to kończymy odcinek. Taki challenge. Tomaszek. Nie, to na mnie opadnie. Tomaszek! Piękny skok. Kamil. No przebrnął kwalifikację w Lillehammer, ale niestety to odpadł nam. No i tylko jak pamiętam, Konrad się dostał, był 27, no ale zapomnijmy, teraz jest Sapporo, teraz tylko Okurayama. Miejmy nadzieję, że Kamil tę kwalifikację przebrnie. Pani Halinka. No, nie udało jej się. Też fatalnie w kwalifikacji Lillehammer je w ogóle nie przebrnęła. Może tu na Okurayamie się uda, jest szansa. Była dobra próba. Szóste. Boro. Też mu nieco nie wyszło, albo wyszło, nie pamiętam. Kwalifikacje chyba. Nie, on chyba kwalifikacji też niestety nie przebrnął. No i teraz też może mieć trudności. No dobra, Dawid. Może będzie dobrze.
Będzie Dawid Kubacki. No nareszcie ten Dawid z tego sezonu. Drugie miejsce za Tomaszkiem, bo nogi. Bo raczej ten Maciej mógłby nie ustać. I z Aleksandra. Lecz Polka też daleki skok. Ale trzecie, bo miała krzywy lot. I Smerix, no ostatni był Lillehammer w kwalifikacjach, ale miał też problem, mógł zaliczyć bardzo gruszny upadek, mógłby nawet dalej nie wystąpić, a co gorsze nie wystąpić w swojej randze letniej. Pucharze widzów. Tak jest. I ja. Mi się udało przyjąć kwalifikację, no ale już punktów nie miałem. A teraz to Jasiu, to Karuzela, to ja, nie. Teraz jest już po mnie. Ja kończę sezon. Ja chyba zgłaszam się do tej misji. Ja chyba rezygnuję z dalszego skakania, bo to źle wygląda, kochanie. No, chyba Konrad kończy. Trener robił z nim treningi, ale będzie później gadanie pewnie do grube. Słaby skok Piotra. O, cześć Olis. Siemanko. Teraz mi dodałeś trochę siły w sumie, jakby zostałeś jeszcze, to może by zrekomponowałem. Nie musisz zostawać, ale jak chcesz, to zapraszam cię. Podrad Jankowski, tylko od razu mówię, niestety coś nie mogę tobą dobrze jakoś skakać, coś nie jest ze mną tak. Ładny, daleki skok był teraz Konrada, 9. I już dwóch naszych mamy. Konrad. 27 Lillehammer, jako jedyny był z naszych, zaliczył upadek w kwalifikacjach, a teraz też daleko, no Konrad lubi kwalifikacje, bo też nie dwie serie konkursowe i czterech naszych już. Pięknie wygląda Nikodemik. Widać, że Okurayama to szczęśliwsza skocznia niż Lillehammer dla naszych reprezentantów. Tym letnim Grand Prix, ten pod koniec tego letniego Grand Prix, ojej, upadek Nikodemika. 40 miejsce, ej sorry, ale muszę nagrać serię. Dobrze, nagraj sobie spokojnie, dobrze. I tak zaraz będę kończył. Tego nie musisz zostawać, naprawdę ci mówię. Mój dobry przyjaciel internetowy, więc możesz spokojnie nagrać. Ja się nie obrażę, ja i tak zaraz skończę, więc pozwalam ci. Kuba, jeśli skończę, to skończę lawę, jak będę się będzie wyświetlał, to przyjdę i zobaczę. A jestem zapisany tak w ogóle? Jak jeszcze zostałaś, mam pytanko, jestem zapisany. Niko Jobal. 9, ale ja się zapisywałem chyba. Pisałem ci nick, mam nadzieję, że mnie zapisałeś. Pamiętałeś. O, chyba ci już nie ma. No trudno, dobra. O nie. Aha, ale dużo się na siebie dostał. No to super, w 55. O mój Boże, dobra, ty bawi to, ja się pospieszę. Za tą transmisję Olixa bardzo zobaczyć. Oj, będzie słaby skok. No nie, myślałem, że będzie słabo, a to tak daleko. Już mam jedno powiadomienie. Aha, tu FGP nadaje. O, Tomek nagrał z Olixem gry. Fajnie. Super, super. Vito? Zobaczmy. Będzie daleko. I Vito. Vito będzie nowy lider. Klemens, ja się spieszę. Jest konkurs, więc poważne skoki trzeba oddać. O nie. Klemens dyskwalifikowany. Klemens ma pecha. Maciej kot. No krócej, nie będzie liderem. Pójdę. No nie. Ola. Tato. Ścisz to. Tomaszek. Ładnie. Aj, upadek się stało. Dawid. Oj, po Dawidzie. No, Dawid się
Dawid chyba też może był, proszę się. Haru X Aleksandra. O, X Aleksandra dostała się, a słabo teraz, tak jak Dawid w sumie. Freeze i Konrad. On umie skakać, on umie być liderem. Tylko raz wygrał w swojej niestety karierze. Ale myślę, że mamy i Konrad. No, ostatnie próby podawane przez Polaka są dobre. Jest to szansa na dobre skoki pod koniec tego sezonu. No teraz ta gorsza jeszcze upadek Konrada, nic się nie stało. No i Kuba wolny. On Kuba niestety nie punktował w Lillehammer. Może tutaj na Okurajamie mu się uda i się mu uda. Ale tu będzie próba. Kuba wolny tu. A z tej dziewiąty. To nie jest ważne. Ważne, że dostali się. No i to ostatni był Klemens, który został zdyskwalifikowany. No i tak to się prezentuje. O wiele więcej Polaków, no. Dobrze. Dobrze dla naszych. No niestety, ale jest ich zaledwie 4 trzecie dziesiątce. Ale naprawdę liczyłem na więcej tutaj. Na przykład liczyłem na Maćka Kota. Bo też dobrze skoczył. No i pierwszy z naszych Telba, on rozpoczynał. No Telba sukces, chyba pierwsze punkty, tak mi się wydaje. Letni Grand Prix, a ile ich będzie, nie wiem, zobaczymy, oby jak najwięcej. O, może obydwa chociaż. No, no na razie niestety to będzie tylko jeden. Kubuś. Kubuś wolny. Kubuś wolny. Kubusiu leć. Kubuś. Kubuś! Dobrze, będzie drugie chyba. No, jest dobrze, będzie to najmniej 27. I Ola, przedostatnia z naszych. Jak sobie poradzi Ola w tym drugim skoku? No, może w drugiej będą punkty, ale może w drugim konkursie będzie więcej punktów. No, ósme. Przedostatnie. Vito, ostatni z naszych. Dobra, ostatni skok w tym odcinku. No, pasywny lot, ale dobry skok. No, dobrze, że punkty te były. I 19, 25, 29 oraz 30. Więc każdy Polak oprócz niego zajca punkty. I ja tak się prezentuję. Generalka, 30, Miko Jobal. Nasi tam dolni zdobywają punkty. No, na przykład... Telby to były pierwsze punkty. No dobrze, mam nadzieję, że to wam się spodobało. Zostawcie lajka w górę. Nie muszę po prostu gadać, bo to moje wizory. Ja się żegnam. Do zobaczenia. Elo, paj, cześć i elo!